Hej, witam was w kolejnym odcinku, w którym robimy grę typu retro FPS wzorowaną na klasykach tego gatunku, a dzisiaj zajmiemy się dynamiczną zmianą grafik przeciwnika w zależności od tego, z której strony na niego patrzymy. Ostatnio robiliśmy to dla statycznych obiektów, które stały i się nie ruszały i to było trochę prostsze, ponieważ wszystko, co powinniśmy wziąć pod uwagę, to tylko położenie tego obiektu. Teraz musimy wziąć pod uwagę to, w którą stronę nasz przeciwnik jest obrócony, w którą stronę patrzy. Zanim przejdziemy do pisania skryptu, zróbmy animację naszego przeciwnika chodzenia w każdą ze stron. Na początku zaznaczmy obiekt naszego przeciwnika i dodajmy mu komponent Animator, który będzie zarządzał wszystkimi animacjami. Teraz w folderze z animacjami stwórzmy nowy folder, który nazwiemy Enemy, a w środku stwórzmy nowy obiekt Animator Controller, który nazwiemy właśnie sobie Skull Monster, załóżmy. Teraz ten Animator Controller musimy przeciągnąć do tego nowo powstałego komponentu Animator w miejsce parametru Controller. Mamy nasz Controller, teraz musimy zrobić animację. Zaznaczamy naszego przeciwnika, przechodzimy do zakładki Animation. Jeśli nie macie tej zakładki, musimy wejść w Window i tutaj Animation, albo skrót klawiszowy Ctrl 6 i klikamy Create. Teraz zapisujemy naszą animację w nowo powstałym folderze i musimy pamiętać, że te nazwy, które tutaj wpiszemy, mają znaczenie. To są nazwy nie tyle animacji, co stanów i będziemy się do nich odnosić w skrypcie. Na początku zrobimy animację chodzenia w przód, nazwijmy ją Forward. I jak przejdziemy do folderu z grafikami, tam gdzie mamy naszego bohatera, zobaczymy, że dla każdej ze stron mamy po 3 klatki animacji. Ale tak naprawdę potrzebujemy 4, bo chcemy, żeby najpierw stał w miejscu, później jedna noga do przodu, stał w miejscu, później druga noga do przodu. Więc możemy sobie zrobić, że próbek ma być tylko 12. 12 się dzieli idealnie przez 4, wychodzi 3 jednostki czasu na jedną klatkę. Więc na początku będzie grafika, że stoi w miejscu, 3 jednostki czasu mijają jedna noga do przodu, 3 jednostki czasu mijają druga noga do przodu, 3 jednostki czasu mijają druga noga do przodu. I teraz tak, widzimy, że mimo że mamy 12 jednostek czasu, w użyciu jest tylko 9, bo tutaj nie daliśmy żadnej grafiki. Więc wystarczy kliknąć w samym końcu, kliknąć Add Key i to nam wydłużyło całą grafikę. Teraz jak klikniemy Play, mamy podgląd naszej animacji i widzimy, że działa to dobrze. Teraz klikamy w nazwę tej animacji, klikamy Create New Script, New Animation i tym razem Backward. Będzie szedł do tyłu. Szukamy tych 3 animacji. Na początek zmieniamy, że próbek ma być 12. Na początku stoi w miejscu, 3 jednostki czasu, jedna noga do przodu, 3 jednostki czasu stoi w miejscu, 3 jednostki czasu, druga noga do przodu i na końcu Add Key. Robimy podgląd. Bardzo dobrze. Kolejna animacja, tym razem left. Będzie szedł w lewo. 12 próbek. Na początku stoi w miejscu. 3 jednostki czasu, jedna noga do przodu, 3 jednostki czasu stoi w miejscu, 3 jednostki czasu, druga noga do przodu, 3 jednostki czasu, dodajemy klucz, robimy podgląd i idzie normalnie. Nowy skrypt, nowa animacja, tym razem right, idzie w prawo, 12 próbek, na początku stoi w miejscu, daj nie to, na początku stoi w miejscu, 3 jednostki czasu, jedna noga do przodu, 3 jednostki czasu, druga noga, nie, stoi w miejscu i 3 jednostki czasu, druga noga do przodu, 3 jednostki czasu, dajemy klucz, robimy podgląd i widzimy, że idzie normalnie. Więc mamy wszystkie nasze animacje potrzebne, więc zabierzmy się za pisanie skryptu. Dodajemy nowy skrypt, ostatnio nazwaliśmy go Static Billboard Change, teraz go nazwijmy Dynamic Billboard Change. Ok. I co będziemy potrzebowali w tym skrypcie? Tak samo jak ostatnio, może nie mamy animacji do naszego bohatera, może chcemy po prostu zmieniać jego grafiki, więc musimy wziąć pod uwagę te dwie rzeczy. Usuńmy wszystko ze środka i zdefiniujmy sobie na początek tablicę sprite'ów, w którym sobie nazywamy sprites, jeśli chcielibyśmy zmieniać sprite'y, a nie animacje. Następnie będziemy robili tablicę stringów, czyli napisów, którą nazwiemy anim state, ponieważ tak jak mówiłem, żeby puścić jakąś animację, będziemy się odnosić do ich nazw, do nazw ich stanów. I zrobimy, że domyślnie ta tablica będzie miała 4 elementy i te elementy to będą forward, backward, left,
oraz Write. I żeby te tablice zmieniać, móc zmieniać w inspektorze, na samym początku zróbmy Serialized Field. To sprawi, że te zmienne nie będą dostępne dla innych skryptów, ale będą dostępne dla nas do zmiany w inspektorze. I na samym końcu też Serialized Field, zmienna bool is animated, która nam powie o tym, czy ta zmienna jest animowana, czy nie. I będziemy potrzebowali oczywiście jeszcze animator, dwa komponenty i sprite renderer. Teraz w funkcji awake pobierzemy te dwa komponenty z naszego obiektu, do którego jest przypisany ten skrypt. Animator oraz sprite renderer. Następnie w funkcji update, żeby jej nie zaśmiecać całą logiką, to po prostu tutaj odpalimy funkcję wielkiej litery getAngle i ta funkcja będzie się wszystkim zajmowała. Więc stwórzmy tą funkcję. Będzie to funkcja typu void, ponieważ nie będzie zwracała żadnej wartości getAngle i nie będzie przyjmowała żadnych parametrów. I tutaj będzie odbywała się cała logika. Jak ta logika będzie wyglądała? Ostatnio robiliśmy tak, że załóżmy, że tu jest nasz bohater, tu jest nasz przeciwnik i po prostu braliśmy pod uwagę położenie, więc w tym przypadku byśmy widzieli tą stronę naszego obiektu i nie bierzemy pod uwagę, że ten obiekt może był obrócony w tą stronę, więc powinniśmy tak naprawdę widzieć tył obiektu. Więc w tym przypadku musimy zrobić inaczej. Musimy wziąć pod uwagę to, w którą stronę jest obrócony nasz bohater. Załóżmy, że patrzy prosto przed siebie, a dokładniej kamera bohatera. Musimy wziąć pod uwagę to, gdzie oczy przeciwnika patrzą. Załóżmy, że patrzą prosto na bohatera. I teraz musimy jakoś obliczyć kąt pomiędzy tymi dwoma wektorami. I zrobimy to za pomocą funkcji Unity, która się nazywa dot, która po angielsku oblicza dot product, a po polsku to się nazywa iloczyn skalarny. I czym jest iloczyn skalarny? To jest nic innego jak długość, wielkość jednego wektora pomnożona przez wielkość drugiego wektora pomnożona przez kosinus jakiegoś kąta beta pomiędzy tymi dwoma wektorami. Jako że korzystamy z wektorów znormalizowanych, czyli takich, których wielkość jest zazwyczaj 1, a w niektórych przypadkach 0, a 1 razy 1 zawsze daje 1, więc tą częścią się nie będziemy musieli przejmować i zostaje nam kosinus kąta beta pomiędzy tymi dwoma wektorami. I co ten kosinus nam zwróci? Jeśli nasz przeciwnik będzie zwrócony idealnie w naszą stronę, zwróci nam minus 1. Jeśli będzie zwrócony w drugą stronę, zwróci nam 1. A jeśli będzie ustawiony prostopadle w prawo, zwróci nam 0. Albo w lewo, też zwróci nam 0. I tu widzimy, i tu oczywiście są wszystkie wartości pośrednie, tam 0,5, 0,3 i tak dalej. Więc z tego już widzimy, że jeśli wartość będzie od minus 0,5 do minus 1, to chcemy widzieć przód przeciwnika. A jeśli będzie od 0,5 do 1, to chcemy widzieć tył. Problem zaczyna się wtedy, co jest pomiędzy minus 0,5 a 0,5. Ponieważ wtedy, nieważne czy jest obrócony w lewo czy w prawo, funkcja nam zwróci 0. Ale tym zajmiemy się za chwilę, na razie zajmiemy się tymi dwoma pierwszymi przypadkami. Więc na samym początku tworzymy zmienną wektor 3, którą nazywamy PlayerVir i to jest kierunek, w którym patrzy główna kamera, czyli w którą patrzy nasz bohater. Czyli kamera.main.transform.forward. I w tym wektorze zerujemy oś Y, ponieważ nas nie interesuje, czy patrzymy góra-dół, tylko nas interesuje jedna płaska płaszczyzna. Następnie tworzymy drugą zmienną, też typu wektor 3, którą sobie nazywamy EnemyDir, czyli w którą stronę patrzy bohater, a dokładnie jego oczy, czyli piszemy transform.find, oczy się nazywają vision i forward, ponieważ interesuje nas prosto przed siebie i tak samo w tym wektorze zerujemy oś Y. Następnie tworzymy zmienną dot.product, do której będzie przypisany właśnie ten wynik. Korzystamy z funkcji vector3.dot, o której przed chwilą mówiłem. Tu jako argumenty podajemy te dwie zmienne, którą przed chwilą stworzyliśmy. Teraz wystarczy ifami sprawdzić, jaką wartość nam zwróciła funkcja vector3.dot. Pierwszym warunkiem, jeśli dot product będzie mniejsze niż minus 0,5 lub dot product będzie większe lub równy minus 1, wtedy chcemy zmienić grafikę, o i nie to, change sprite na jakieś 0. Tą funkcję za chwilę zrobimy. Czyli chcemy widzieć przód naszego przeciwnika. W innym wypadku, jeśli dot product jest większy niż pół i
dot product jest mniejszy lub równy 1, wtedy chcemy zmienić grafikę na pierwszą, czyli chcemy widzieć tył przeciwnika. I w innym wypadku, i właśnie tu jest to lewo-prawo. I jak do tego podejść? Musimy to zrobić trochę inaczej. Załóżmy, że nasz główny bohater patrzy się w tą stronę, a nasz przeciwnik patrzy się prosto na naszego bohatera. To teraz musimy wziąć, gdzie jest prawa strona naszego bohatera. I zamiast liczyć kąt pomiędzy tym wektorem a tym, będziemy liczyć między tym a tym obróconym w prawo. Więc tu się patrzy nasz przeciwnik, a tu jest nasza prawa strona. I teraz, gdy przeciwnik będzie skierowany w naszą prawą stronę, to nam zwróci minus 1, a jak będzie obrócony w lewą stronę, to nam zwróci 1. I tak będziemy mogli wiedzieć, w którą stronę jest obrócony nasz przeciwnik. Więc w przeciwnym wypadku, jeśli nie jest obrócony ani w naszą stronę, ani w przeciwną, sprawdzamy, czy jest w lewo, czy w prawo. Piszemy sobie, tworzymy nową zmienną, którą nazwiemy sobie player right, załóżmy, czyli wektor prawa strona od naszego bohatera. To będzie kamera.main.transform.right. I tak jak przed chwilą, zerujemy oś Y. Player right. Y równa się 0. Teraz w naszej zmiennej dot product przypisujemy nowy wynik. Wektor 3.dot i przekazujemy tutaj tą nową zmienną oraz tą zmienną naszego przeciwnika. Ten wektor, w którym patrzy. I wystarczy sprawdzić. Jeśli dot product jest większy lub równy 0, wtedy zmień sprite na drugi. Czyli większy lub równy 0 to będzie no gdzieś tu. Czyli jest obrócony w prawą stronę. A jeśli będzie mniejszy niż 0, to będzie gdzieś tu. Gdzie jest skrypt? Tutaj. I w innym wypadku, czyli jak będzie mniejszy niż 0, zmień sprite na jakiś trzeci. I teraz nam zostaje tylko jeszcze stworzyć tą funkcję do zmiany sprite'ów i grafik i animacji. Void, ponieważ nie będzie zwracało żadnej wartości, czyn sprite przyjmuje jeden parametr typu int, który się nazywa index. I tu w środku, w zależności od tego, jeśli nasz obiekt jest animowany, to chcemy z naszego komponentu animator, który zarządza animacjami, odtworzyć animację o nazwie, i tu musimy podać jakąś nazwę, a nasze nazwy stanów, nazwy animacji są przechowujemy w tabeli animStates o indeksie index. I w innym wypadku, jeśli nie jest animowany nasz obiekt, chcemy po prostu, korzystając z komponentu SpriteRenderer, zmienić sprite na odpowiedni, który przechowujemy w tablicy sprites. Średnik na końcu. I to powinno być wszystko. Sprawdźmy w naszym Unity, czy to działa. Nowo powstały skrypt przeciągnijmy do naszego bohatera, czy naszego przeciwnika. Zaznaczmy, że jest animowany. Widzimy, że tu nasza tablica jest już domyślnie wypełniona. Oby było wszystko dobrze. I klikamy play i sprawdzamy. Schowam się za tym tutaj kartonem. Oj, widzimy, że idzie do tyłu, więc pomyliłem prawdopodobnie prawą stronę z lewą. Klikam znowu play, chowam się za kartonem i patrzę, jak idzie. Widzę, idzie gdzieś do tyłu, teraz idzie prosto na mnie. Jak się ustawię trochę bardziej w bok, widzę, że idzie w lewo. Ładnie, zobaczymy, jak mnie zauważy. O, teraz mnie zauważył, idzie prosto na mnie, strzela do mnie. Teraz się spróbuję schować za kartonem. Zgubił się, widzimy, że te grafiki się co chwilę zmieniają. I teraz będzie szedł do tyłu, czyli wszystko działa. Czyli dynamiczna zmiana grafik naszego bohatera działa. Jeśli macie jakieś pytania, będzie mi bardzo miło, jak będę mógł na nie odpowiedzieć. Piszcie w komentarzu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.